Samolot, ale fajnie. Siemano, dzisiaj zrobię taki odcinek w 360 stopniach, żeby wam trochę pokazać, na czym to polega, bo nie wszyscy zauważyłem na kanale widzą, a niektórzy nie ogarniają. Więc jak macie myszkę pod ręką, naciskacie sobie na ekran, a najlepiej jak wyglądacie na telefonie. Naciskacie sobie na ekran, wciskacie lewy przycisk myszy i możecie sobie oglądać i podążać za mną myszką i zwiedzać teren, który ja mijam. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz fajna to jest, jak sobie założycie do Google VR albo macie na telefonie, wraz z telefonem jak się obracacie, tak widzicie mnie, gdzie ja chodzę, co się dzieje, jak to wszystko wygląda. Nie jest trudna, prawda? Mam nadzieję, że wam się podoba. Ja się zatrzymałem teraz w takim terenie na papieroska. Kamerce dam odpocząć. My się przejedziemy trochę, tak? Bo się sobie pojadę teraz trochę inne miejsce. Jeszcze nie wiem gdzie. Ale tak wyjechałem się pochillować trochę. Odpocząć. Dzisiaj taki odcinek po prostu 360, żebyście zobaczyli, po jakich terenach ja sobie tu jeżdżę, jak to wygląda. Bardziej żeby odpocząć niż po to, żeby nagrać jakiś materiał o czymś. Czasem takie materiały o niczym też są potrzebne, prawda? Więc będziecie mieć okazję posłuchać sobie głosu silnika. Ktoś lubi wybrać się ze mną na taką wycieczkę, taką po prostu do przejechania się. Pojedziemy sobie w krzaczki. Stwierdziłem, że sobie zapalę. Ja się pomału przygotuję. Jest to w ogóle zajebisty, bo tu przygotowuję, wszystko robię. Telefon sobie zamknąłem, już myślę, a teraz mnie nie widzicie. Telefon sobie zamknąłem, myślę, gdzie mam. Wymyśliłem sobie taką zajebisty motyw, że taki jakiś, kurde, kupiłem sobie pierdolnik na pas. Fajnie ten, tylko on gorzej by miał przejony telefon ten foliami takimi silikonowymi i jak mi i się go ciężko wkłada, ale kwestia przyzwyczajenia, nie jest źle, daje radę. No więc ja się pakuję. Tylko brzuch mi podnosi, ale tak nie widzicie dobrze. Papierocha chowam, bo niepotrzebny ma szerzyć zdrowy i aktywny tryb życia. Będę wdzięczny, jak napiszecie w komentarzu, co myślicie o takich filmach. Robić też czasem takie po prostu wyprawy bez zbędnego pierdzielenia. Pasuje wam to, czy wam to nie pasuje, czy was nudzi to, nie chce wam się oglądać. Nie jest to ciekawe, te 360, a może jest ciekawe. Zastanówcie się, przemyślcie. Jak mnie teraz nie widzicie, bo mi tak jakiś rower, bo on zasłania to, to podnieście sobie myszką trochę wyżej na obraz, już mnie będziecie widzieć. Będzie lepiej, co nie? No, teraz mnie będziecie słabo słyszeć, więc ja będę mniej mówił. Bardziej się skupię na jeździe, bo też chcę sobie tak po prostu się zrelaksować. Więc co, ruszamy. Tak się trochę ochłonął. Mam nadzieję, że teraz mogą być drgania, ale może za chwilę nie będzie. Więc let's go!
porządki.
Andrzeju! Tylko, że jest patyka, to tak stała. Rozglądnijcie się, czy tam, nic nie jedzie. Nieźle, nie? Mi ta przystawka cholerna trzyma się jak powinna. Działo, fajnie. Trzeba połamane. Trzeba tu będzie przyjechać porządek zrobić. No to pięknie siadłem teraz. Zacnie się zawiesiłem, to do tyłu nie popnę. To jest jeden z tych momentów, jeden błąd robisz i jest chujnie, nie? Samolot, ale fajnie. Ale spot. Dał radę. Super. Ale takie widoki macie, nie? Dziwaczne.
Kurde, że mi się zaczepił kołem. Bo jestem w stanie teraz przynajmniej wyrównać. Jednak na kiblu. O. Dobra. Nie wiem, czy tu może trzeba przyjechać za dużo kamieni. Za dużo badyli się tu narobiło. Trzeba będzie tu przyjechać porządek zrobić. O których zgłaszałem i wtedy i w tym film robiłem, to dalej co? Rok prawie chyba by minął, albo pół roku. Szacun.
Oczywiście mi musiało jeszcze spaść przed końcem, ale nic. Dzięki moi drodzy, w tym momencie ja się pożegnam w tym pięknym, urokliwym miejscu. Mam nadzieję, że wam się podoba. Rewelacyjnie, nie? Dzięki wielkie. Piszcie, czy wam się podobają takie luźne odcinki, po prostu bez gadania, takie pojeżdżenie sobie, tak żeby ktoś sobie popodziwiał jakieś widoki, pobawił się tą kamerką, albo posiedział tu jakby jako ta kamerka i pojeździł ze mną. Piszcie, czy wam się podoba, czy nie. I nic, no i do zobaczenia. Na razie, hej.